Siemano, z tej strony Szczypson i jak widzicie jestem waszym tutaj ulubionym youtuberem, kolejny dzień, kolejny odcinek, wiem, dzisiaj wyglądam ładnie, nie musicie mi o tym mówić, ale tak, widzowie, boli mnie ząb i to tak strasznie, więc sobie stwierdziłem, że wykorzystam Milki dzisiaj do odcinka i ona będzie prowadzić odcinek, a ja sobie zakleję twarz taśmą, bo po prostu moje słowa i tak nic nie znaczą, także zaklewam, o no i elegancko, patrzcie, od razu lepiej wyglądam i myślę, że każdemu to zrobi po prostu lepiej. Ale w każdym razie, jesteśmy na Palionowie, oczywiście, wy zostawiacie łapkę, bo jest to bardzo ważne, więc bez łapki nie oglądacie dalej. Serio, musicie zostawić łapkę. I suba, bo ja teraz chodzę do domu, patrzcie, wchodzę sobie do domu tutaj elegancko, okej, muszę w ogóle zmienić ten dom, bo mi się nie podoba, no ale nieważne. Po prostu mi się znudził, okej? O, i tutaj na lewo, patrzcie ile mamy subów. Widzicie? Mało, za mało, więc musicie zostawić suba, po prostu suba, bo co to ma być? I pamiętajcie, że lecimy równo. 255 i 115 musi być cały czas równo, także proszę mnie tutaj subskrybować, bo jak nie, no to nie dostaniecie jutro piątki z matmy, więc proszę subować. I wiecie co? Zasubskrybujcie też Milki, bo ona po prostu tworzy taki content, takie wartościowe filmy. Boże, ej, serio. Ona, no, musicie to zobaczyć. Po prostu musicie to zobaczyć. No i widzicie też na jej Instagrama, ma ładne zdjęcia. Ja też tam jestem w ogóle na Instagramie, więc dobra, ale nieważne. Sorry, że tak przedłużam, ja tak lubię sobie troszeczkę pogadać bez sensu, no ale nieważne. Ale ładnie wyglądam. Jezu, dobra. Widzowie, słuchajcie, dzisiaj robimy Dzień Dobroci. Po prostu dzień dobroci, więc idę teraz sobie do mojego Ender Chesta. I co ja tutaj mam w Ender Chestie? Gdzie jest Ender Chest? Tu jest Ender Chest. Wow! Ile tutaj jest pieniędzy? To ile jest członków na Palionowie? Widzowie, jest Dave'o, Palion, Milki. No i Lolo też, czyli 400 taki zielonych. No to fajnie się dzisiaj bawimy. Elegancko, dobrze, no to proszę. Pierwszy stack, drugi, trzeci, no i czwarty. Super, dobra, teraz muszę znaleźć jakieś skrzynki. Co ja tutaj robię, wyrzucam niepotrzebne rzeczy, okej, okay, ja lubię mieć porządek, bo jestem pan porządek, pan wszystko poukładane, więc tutaj w skrzynkach musi być idealnie. Dobrze, cudownie, cudownie. Okej, okay, czy ja już mogę przestać? Super, bo trochę się już tutaj znudziłem tym wszystkim, ale ej, ja miałem wrócić po skrzynki, jaki ze mnie w ogóle jaka ciapa, ja nie mogę. Aha, mam skrzynki, dobra, jestem mega turbo ciapa, bo ja nie wiem co się dzieje wokół mnie, sorry, po prostu mam wadę wzroku widzowie, okej, okay? Ale tak. No cóż, Milki nie ma domu. Idę w prawo, patrzę się, nie ma Milki domu, ale i tak tam dam jej skrzynkę. Wow, co to ma znaczyć, dlaczego nie ma domu? I chyba jej pomogę normalnie budować ten dom na live'ie. Serio, bo po prostu ja ją tak lubię i ona nie może sama, jakby wiecie, zrobić to, tego. Jakby muszę jej po prostu pomóc, okej? Okay? Więc tak, tutaj proszę elegancko, skrzyneczka, stak zielonych, no jeszcze tak to pięknie. Nie, wiesz co, mi się tak jednak nie podoba, jednak muszę to zdać normalnie, jak było. Dobra, super, tak. Albo nie, jednak tak jak wcześniej było, to mi się jednak bardziej podobało. O, dobra, no i patrzcie, widzowie, super. Dobra, to mi się podoba. No i tak musimy każdemu członkowi oczywiście z Palionowa dać, ponieważ jesteśmy dzisiaj mili, tak? Robimy dzisiaj Dzień Dobroci i widzowie, wy też bądźcie mili, pamiętajcie o łapkach. Ja też dla was jestem miły, więc muszę pomyśleć, co by tutaj dla was fajnego zrobić. Może jakieś nowe zdjęcie na Instagramie? Ej, w sumie dawno nie wrzucałam żadnego zdjęcia, to jest super pomysł. Dobra, widzowie, jutro zdjęcie na Instagramie, więc wpadajcie koniecznie mojego Instagrama, obserwujcie. I tak sobie teraz myślę, że muszę przelać blikiem Milki 500 zł. Dobra, żartuję, dobra, to było takie luźne myśli, nieważne. Dobra, lecimy do Paliona, ale to jest piękny dom. Ej, co to jest za tęcza tam po lewej? I co? Okej, okay. To jest trochę dziwne, ale co to jest za tęcza? Excuse me, dobra, nie wiem. Ja po prostu, ja się boję takich rzeczy, ja tutaj po prostu postawię może skrzynkę, zostawię elegancko zielone. Dobra, w ogóle, dlaczego ja mam maskę dalej ze sobą? Ja tego nie rozumiem trochę, no ale spoko, niech będzie, trzeba ją po prostu zniszczyć, bo ona się raczej nie przyda. Dobra, teraz idę do mojego najlepszego przyjaciela, Dave'a. Ej, Dave to jest super przyjaciel, super ziomek, bardzo go lubię. I w ogóle razem, słuchajcie, a, który dom? Dobra, ja mam ogólnie rozdwojenie jaźni. No ten po lewej, bo ten po lewej jest już nowy, a nie świąteczny, więc mega fajnie. Cieszymy się, że Dave'o to ogarnął. Kurde, ale to zrobiłem, ale jestem sprytny. W każdym razie my tworzymy razem z Dave'em, z szefem serwer, Kidowice, więc wpadajcie, tam popatrzcie, po prawej widzowie macie normalnie IP. No i ogólnie rzecz biorąc to ja tam będę jutro też na tym serwerze grać i rozdawać te takie mystery boxy, ja nie wiem jak to się nazywa, więc wpadajcie widzowie, wpadajcie, bo bardzo chętnie rozdam sobie kilka mystery boxów, więc zapraszamy na serwer Kidowice, jutro będzie rozdawane, także wpadajcie. No, ale dobra, idę sobie już, bo już mi się nie chcę patrzeć na ten baner, elegancko, i ktoś jeszcze został? A Lolo, no dobra. No to Lolo, dam mu może pół staka, bo on nie jest taki ważny. W sensie jakby spoko ziomek, no ale wiecie, nie? To nie jest jakiś... no po prostu jakiś mega super przyjaciel. W ogóle ma swój dom! Ej, mega fajnie. Ja ogólnie lubiłem tego katnapa. Nie wiem, czy wy sobie robiliście, ale ja na przykład... Średnio bardzo, bardzo średnio. Ale mnie swędzi głowa, muszę się podrapać. Ała, moja głowa. Swędzi mnie głowa. O, dobra, nice. Okej, od razu lepiej. Dobra, no nie, widzowie.
Przepraszam, ja po prostu lubię sobie się tak czasem pośmiać. Ogólnie śmiech to zdrowie, pamiętajcie, śmiejcie się codziennie. Teraz tak, idę do mojej tajnej bazy. Koniecznie, o której nie wie Milki. Muszę tam zejść, bo poważne rzeczy. Bardzo ważne, tam mam rzeczy do załatwienia, więc idę do mojej tajnej bazy właśnie teraz. Elegancko. Teraz mnie nos w ogóle swędzi. Okej. Okay. W ogóle mam kozy też w nosie i bardzo chętnie bym sobie wydubał, no ale dobra, na odcinku nie będę robić takich rzeczy. Dobra, w każdym razie, tajna baza, o której nie wie Milki. Gdzie ona może być? Okej, okay. Czyżby tutaj w lewo gdzieś, czyż może w prawo? Okej. Dobra, chyba tutaj była ta baza. O, tak, dobra. Tutaj co prawda Milki kiedyś była, ale może tam jakiś... O kurde, co to jest w ogóle za jakiś blok? Upsi. No cóż. Widzowie jeszcze nie wiedzą, że ja byłem X-em, no ale nieważne. Dobra, w każdym razie. Tu są w ogóle stare głowy i trzeba tutaj posprzątać. Co to ma w ogóle znaczyć? Ja to teraz będę sprzątać przy was, bo po prostu jest jakaś paliąka w ogóle. Ej, co to ma być? Nie, to jest po prostu jakaś tragedia. Muszę to wszystko zebrać, bo to jest po prostu... Nie, to jest zbyt duży bałagan, a jestem pan porządek. I w ogóle nazywajcie mnie od dzisiaj pan porządek, tylko tak się do mnie zwracajcie, ponieważ lubię porządek. I jeżeli widzowie, wy napiszecie w komentarzu pan porządek, to każdemu przypnę serduszko, bo tak kocham swoich widzów. Więc piszcie pan porządek w komentarzach koniecznie. Dobra, tutaj sobie też to rozwalimy, fajnie, elegancko, o, no. I od razu to lepiej wygląda, kurde, naprawdę. Cieszę się, że to zrobiłem, bo inaczej to bym tego nigdy nie zrobił. Okej, co z tym mogę zrobić? Dać tutaj ekstra, dobra, fajnie, krzesełko tutaj, bo to jest ważne. Fajnie, że są jeszcze w ogóle bloki X-owe. Muszę to zniszczyć, bo to w ogóle nie jest potrzebne. To już po prostu jesteśmy 100 lat za tym panem X-em, a... O, tutaj jakiś mechanizm sobie zrobiłem. No fajnie, tak, bo jestem pan mądry, pan, który robi mechanizmy. Ogólnie znam każdy mechanizm w Minecraftie, więc jeżeli byście kiedyś chcieli jakąś pomoc w mechanizmach, dajcie znać, odezwijcie się na Instagramie i ja wam we wszystkim pomogę. Serio, bo po prostu na tym się znam. I wiecie co? Ja chyba zacznę robić program typu mechanizmy w Minecraft. Rozumiecie? I co to nie będzie taki odcinek, gdzie będę po prostu tłumaczyć jakiś nowy mechanizm. No ale nieważne. Idziemy sobie teraz, bo tu już mi się nie podoba, już mi się tutaj znudziło, bo ja się ogólnie wszystkim nudzę od razu, więc nie wiem, czy zauważyliście, no ale jak widzicie, no już mi się tam po prostu nie podobało. Więc sobie wracam i na pewno nie idę do laboratorium. A po co ja idę do laboratorium? O co tutaj mi chodzi? Aha, żeby spalić bloki. To jest mądre. Dobra, palę bloki w takim razie i idę teraz do domu mojego. Idę do mojego domu po prostu. Sobie tak tup tam, hop, okej, okay, super, wchodzę sobie, elegancja, Francja. I muszę iść teraz w lewo do mojego magazynu. I czy ja w tym magazynie mam jakieś diamenty? Nie wiem, muszę sprawdzić w takim razie. Kurde, to mam taki bałagan, muszę to posprzątać. I wiecie co, widzowie? Obiecuję wam, że posprzątam to do niedzieli. Będzie tutaj porządek idealny, bo ja jestem pan porządek i trzeba sprzątać swoje życie, to jest po prostu nowy rok, nowa ja. Okej, okay, ale dlaczego tutaj nie ma diamentów? Czemu jestem taka biedna? Biedny, w sensie, przepraszam, ja że sobie tak mówię do siebie w damskich zaimkach, bo po prostu mi się zapomina czasami, no ale nieważne. Aha, nie ma diamentów, jestem takim biedakiem? Nie, no nie wytrzymam, ej, to jest jakaś tragedia, jest mi mega smutno, szczerze powiedziawszy, i chyba muszę poprosić kogoś innego, żeby dał mi diaksy. A, fajnie, stop, muszę się cofnąć. Jak to wygląda tutaj? Ej, nie. Dobra, ja to muszę po prostu naprawić. Serio, ja muszę to naprawić i naprawię to sam. Dam radę sam. O, i w ogóle to jest główka Dave'a, muszę ją postawić tutaj sobie. O. Tak, elegancko. I tutaj sobie gdzieś... Jezu, jak to wygląda idealnie. No i to jest dobra właśnie prezentacja. I tutaj znowu kidowice prosimy wbijać, ponieważ jutro mystery boxy rozdajemy. Pamiętajcie, widzowie. Okej, okay. upsi, co ja tutaj zrobiłem? Jezus Maria, dobra. Widzowie, to był bardzo duży błąd. Dobra, nie mam diamentów, po prostu jestem biedny. Więc jest mi z tego powodu bardzo przykro i szczerze nie wiem, jak mam sobie diamenty, bo chciałem ogólnie je rozdać na przykład Milki, nie? No ale teraz tego nie zrobię, więc chyba muszę dać jej po prostu dodatkowy stack zielonego. Tak mi się coś wydaje. Stack zielonego. Dobra, pół staka. Pół staka powiedziałem. No i co z Netherite'em? Nie obchodzi mnie, to pół staka chcę dać. Sorry, ja się tak czasami widzowie kłócę ze sobą ogólnie, ale spoko, no mogę dać jej pół staka zielonego i Netherite'a. Skoro tak, to nie ma problemu, w sumie to jest całkiem dobry pomysł. Bądźmy dzisiaj mili dla innych ludzi. Widzowie, warto być miłym. Dobra, odkładamy sobie tutaj elegancko. Ale co ja tutaj zrobiłem? Co? Dlaczego ja tak robię? Nie, muszę się cofnąć, ponieważ ja tutaj, widzowie, to był prank. Sprankowałem was, tak naprawdę to był prank. Dajmy tutaj elegancko zielone, superancko. Dobra, kolejne tutaj. O, to mi się podoba. Ej, ona się na pewno ucieszy. A jeszcze jutro będziemy dom budować, a się we wtorek o 19:30 Milki ma live'a i tam właśnie domek będziemy budować. Więc fajnie, że będę mógł jej pomóc, ale mam nadzieję, że wyzdrowieje do tego czasu. Dobra, jeszcze ten netherite. Gdzie jest ten netherite? Halo, o tutaj na środku. No dobra, wezmę sobie te zielone. Nie może być tak dobrze. Dobra, to wystarczy w takim razie. Taki prezent myślę, że dla niej będzie idealny. Jej głowę damy. W ogóle starą głowę, to jest stara głowa Milki. Chyba, że to nie jest głowa Milki. Jeszcze ja, bo jestem ogólnie ego topem, mam ego wywalone w górę, więc dam też jej swoją głowę, żeby po prostu mogła codziennie patrzeć na takie cudo, jakim jestem ja. Wielki Szczypson, pan porządek i pan...
Mądra głowa. Dobra, wracam do domu, nie ma co tutaj już działać. Ogólnie jakoś tak nudny dzisiaj dzień na tym palionowie. Jakoś tak nic się nie dzieje, nie ma chłopaków, ja nie wiem w ogóle. Katnapa też nie ma. No nie mam co wymyśleć, bo jestem ogólnie naukowcem, powinien dostać Nobla z naukowych rzeczy, no i nie mam co wymyśleć, także no. Ale widzowie, kończymy dzisiejszy odcinek, bo mnie boli głowa strasznie i to tak mega strasznie, ale wiecie co jeszcze zrobię zanim zakończę odcinek? Z całej siły oderwę sobie tą taśmę z buzi, bo po prostu marzyłem od początku założenia jej, żeby to zrobić. Uwaga, raz, dwa, trzy! Trzy! Ała, ała, jak to boli! Ała, masakra, moja buzia! Dlaczego ja to sobie zrobiłem? Ale dobra, widzowie, widzimy się jutro na moim kanale, wpadajcie też na mój drugi kanał, Chipson Games Plus, czy jak on się nazywa, i za niedługo też vlog, więc wpadajcie na Filip Szczypka. Kocham was, widzowie, do zobaczenia, pa, pa! Cześć!